Нет, нет, Piotr Borlik. Poczekalnia dusz. Część druga. Mam złe przeczucia. Przerwa pomału dobiega końca, a Szczeniak wciąż nie wrócił. Może zagadał się z dziewczyną, może dopadła go sraczka, ale bardziej prawdopodobne, że zignorował moje polecenie. Siedzący obok mimek, dawno już zjadł swoją kanapkę z serem i teraz siedzi z wzrokiem wbitym w nieokreśloną dal. Pawełek, jak to ma w zwyczaju, pije drugą kawę, każda z kopiastą łyżeczką cukru. Aż dziw, że po czymś takim potrafi trwać z nami w milczeniu. Siedzący przy sąsiednich stolikach pracownicy co róż zerkają w naszą stronę. Mają mnie za gnoja narażającego ich życia naiwniaka, który sądzi, że jest w stanie uchronić świeżaka. Pewnie mają rację. Sam nie wierzę, że to możliwe, ale z jakiegoś powodu jestem dziś bardziej świadomy niż zwykle. Pomijając ślepą reakcję na gong, czuję się uczestnikiem życia, a nie jedynie jego biernym obserwatorem. Wciąż pasuje mi towarzystwo Staśka i Pawełka. Ale łapię się na chęci zamienienia z nimi kilku słów. Absurd. Gdzie twoja dupeczka? Wielkie, owłosione łapska lądują tuż tu obok mojego pustego pojemnika na jedzenie. Mam nadzieję, że już nie wróci, bo moi ludzie powoli tracą cierpliwość. Gacek, nazywany tak przez odstające uszy, uśmiecha się do mnie, odsłaniając niepełne uzębienie. Cuchnie od niego wódko. Dziwne, że nie nazywają go gory lub pawiące ze względu na wielkie cielsko i nadmierne owłosienie. Nie spadnie mu włos z głowy, odpowiadam spokojnym tonem. Nie rozumiem tego, ale w środku cały się gotuje. Lepiej powiedz swoim, żeby skupili się na robocie, bo póki co zalewacie nas samym śrotem, Chcę jeszcze coś dodać, ale gryzę się w język. To dziwne pobudzenie jest niepokojące, ale ekscytujące. Nie chcę, by zniknęło, jest i dobrze. Jesteś głupi i ślepy, prostowuje się i kładzie łapsko na biodrach. Zawsze byłeś dziwny, ale teraz przesadziłeś. Nie dziwi cię, że nowy przyszedł właśnie do twojej ekipy. Miałeś jakieś świeżaka od czasów tego Wiśniewskiego? Z całym szacunkiem, ale wyglądacie, jakbyście zaraz mieli paść trupem. O przytomni człowieku! Za jego plecami dostrzegam sylwetkę Łukasza. Wstaję i omijam małpiszona, dla którego każdy rodzaj fartucha byłby za mały. Tuż po mnie wstają pozostali, wezwani przez zwiastujący koniec przerwy gong. Niczym stado zombie ruszamy w stronę korytarza. Ja jednak widzę teraz więcej. Gdzie się szlajasz? Chwytam młodego za ramię i pociągam w swoją stronę. Idziemy równym krokiem z ludzką masą. Ich spojrzenia, ich ruchy. Boże święty, nawet małpisze nidzie jak zahipnotyzowany. Miałeś od razu przyjść do mnie. Zagadałem się z panną. Zjadłem na szybko w szatni. Idiota. Nie ma pojęcia, jakie mają szczęście. A może to ja mam szczęście? Dopiero teraz widzę zmiany zachodzące w ludziach. Za dnia normalni, no może nie do końca, wszak życie tu gasi ogień we wszystkich. Jednak w nocy ogarnia ich jakiś amok. Nawet Gacek, dopiero co pełen wigoru, teraz człapie jak po lobotomii. Niektórzy, głównie ci pracujący tu wielu lat, jak cała moja ekipa, przysiąkli tym do cna. Nie odróżniają już dnia od nocy. Czuję dziwny ucisk w żołądku. Strach? Nie wiem, ale podoba mi się. Pierwszy raz od. Nie wiem. Na pewno od bardzo dawna czuję, że żyję. Zaciskam mocniej palce na ramieniu chłopaka. Przyjemnie jest się bać. Plan jest prosty. Uchronić szczeniaka przez kolejne cztery godziny, wytrzymać do szóstej rano, przekazać zmianę i wsiąść do autokaru. Potem mu wszystko wyłożą i sam nie wiem, co dalej. Próbuję sobie przypomnieć zachowanie ludzi w trakcie jazdy, czy wówczas też wygotują jak rośliny. Mimek z Pawełkiem na pewno, ale reszta rozmawia, pije, śmieje się, czyli raczej w pewnym stopniu wraca do siebie. Mimek, mówię, śmiały się w autokarze, co nie? Też się nawet nie patrzy w moją stronę. Pawełek tak samo, obaj tłubią coś przy swoich stanowiskach. Podchodzę do wieloletniego towarzyszenia Doli, z którym jeszcze kilka godzin temu rozumiałem się bez słów. Mimek, słyszysz mnie? Brak reakcji. Stasiek! Do chuja pana! Mocno potrząsam jego wątłym ciałem. Już mogę go spoliczkować, gdy po drugiej stronie namiotu dostrzegam dwie sylwetki. Co do jednej nie mam wątpliwości, jarecki. Drugiej nie potrafię rozpoznać. Coż to za święto, że mistrz tak długo siedzi w robocie. Młody patrzył nowemu prosto w oczy. Jest świadomy, zmęczony i zdziwiony, ale świadomy. Ostatnie godziny musiały go mocno zszokować. Złóż te dwa naprawione odbiorniki i bierz się za kolejne. Nie wychodź na zewnątrz, jasne? N nie ogarniam tego, odpowiada. Wszyscy zachowujecie się jak pojebani. Z całym szacunkiem. Uśmiecham się. Szczerze. Strasznie dziwne uczucie. Wyszczerzony wychodząc z namiotu. Miną mi Żedni, gdy rozpoznają osobę towarzyszącą Jareckiemu. Nic nie rozumiem. Nie chcę rozumieć, boję się. Tym razem nie ma w tym nic przyjemnego. 23 marca 2012 roku. Deszcz zmywa brud z mojej twarzy. Oddałbym wszystko, żeby chłodne krople weszły głębiej. Przeniknęły przez skórę, dostały się do krwioobiegu, rozeszły po całym ciele i usunęły stamtąd wszystkie złe uczynki także może przede wszystkim te dopiero zaplanowane. Obok mnie stoi Stasiek, patrzy z ukosa na moje zachowanie, ale nie komentuje ani słowem. Już dawno przestał się odzywać. Pawełek czasem coś rzuci, głównie o polityce, ale coraz rzadziej. Świeżach za to kłapie dziobem jak najęty. Mam wrażenie, że wyrabia dzienny limit za naszą czwórkę. Zresztą, tak jak wszyscy jego poprzednicy, podczas pierwszych dni. Wiecie, że niektóre ptaki potrafią naśladować zasłyszane dźwięki? Pyta, choć powinien już zorientować się, że nikt mu nie odpowie. Większość myśli, że to głównie papugi są w tym dobre. A jak tak patrzę na Staszka, to jak nic przypomina mi innego ptaka posiadającego zdolności mimetyczne w sensie, że właśnie naśladowcze co, że Bocian? Owek swoją wyrywnością zadziwia wszystkich, siebie chyba najbardziej. Że taki wysoki, chudy. One co najwyżej mogą klekotać w różnych dialektach. Chodzi mi o szpaka, no wiecie, kolor włosów i w ogóle. Tylko Stasiowi średnio idzie na śladowanie głosów. Zobaczymy jaki będziesz hardy po nocce. Stasiak włącza się do dyskusji. Zresztą szkoda strzępić język. Wątpię, abyś doczekał jutra. Patrzcie wy go. Mimek jak nic. Brawo! Mimek! Twoje pierwsze wypowiedziane zdanie. Trzeba tu gdzieś zapisać. Dwa tygodnie temu dołączył do naszej ekipy, a traktuje nas jak starych druhów. Arek Wiśniewski, absolwent technikum samochodowego, domorosły ornitolog. Człowiek nie potrafiący usiedzieć minuty w miejscu. Nijak do nas nie pasuje. Już pierwszego dnia. Stało się jasne, że trzeba go będzie poświęcić w imię ogólnego dobra. Dlaczego więc dręczą mnie wątpliwości? Autobus, jak zwykle, spóźnia się dobrych kilkanaście minut. Na początku ze Staśkiem prowadziliśmy zakłady, ile dokładnie minut po czasie przyjedzie. Kiedy to było? Rok temu? Dwa? Dziesięć? Nie mam pojęcia. Dni uciekają jak szalone, a wraz z nimi dawne złudzenia o normalności, o ile coś takiego w ogóle istnieje. A może by jednak ocalić młodego, obić go tu na przystanku, żeby nie trafił na nosną zmianę. Jakie to może przynieść konsekwencje? Zresztą nieważne, i tak nie mam w sobie dość siły i odwagi, by wyjść przed szereg. Te czasy już dawno minęły. Nie wiem, kiedy znalazłem się w szatni. Dopiero co kwitłem na przystanku i czekałem na transport do fabryki, a teraz stoją przed otwartą szafką. W tle ludzie toczą jakieś dyskusje, ale słyszę jedynie pojedyncze słowa, zlewające się w nieokreślony bełkot. Nie mam ochoty otwierać ust. Zerkam na przygarbioną sylwetkę Stasia, ubrany w roboczy strój, patrzy na mnie tymi pozbawionymi życia oczami. Wygląda jakby chciał coś powiedzieć. Chyba mnie pogania. Po chwili rozlega się gong. Pora na nas. Wyrzucam na siebie fartuch i wspólnie z Mimkiem, nawet pasuje do niego tak taksywa, wychodzimy na halę. Pawełek snuje się kilka kroków za nami. Spoglądam na Staszka. Jego ponura mina wyraża zrozumienie. Razem podchodzimy do namiotu, gdzie czeka już brygadzista poprzedniej zmiany. Mówi coś, klepie mnie po plecach, unika mojego spojrzenia. Otakuję jedynie głową, chcąc jak najszybciej skupić się na pracy. Cztery godziny mijają, jak zbicza strzelił. Gong wzywający pracowników na stołówkę odrywa mnie od dłubania przy odbiorniku. Nie mam ochoty przerywać pracy, jest mi dobrze. Mimo to bezwiednie odkładam narzędzia i wychodzą z namiotu. Nogi same niosą mnie do przodu. Niczym na czerwonym świetle stają, by przepuścić obsadę taśmociągu. Wszyscy dziwnie zerkają w moją stronę. Wyglądają, jakby chcieli rzucić mi się do gardła. W sumie nie jestem głodny. Papla Młody Wiśniewski... Jarecki kazał mi od razu po przerwie udać się na magazyn. Może byśmy poszli razem, co? Chyba, że to problem. Słowa dzieciaka nie robią na mnie żadnego wrażenia. Jeszcze cztery godziny temu targały mną wyrzuty sumienia. Teraz jednak jego życie jest mi zupełnie obojętne. Nie mam zamiaru go ostrzegać. Nie jest mi go żal. Chcę jedynie mieć to już za sobą i zdążyć coś przekąsić przed dalszą pracą. Czekam aż ludzka masa zniknie w ciemności. Ruszam w przeciwną stronę, ciągnąc arka za sobą. Nie chcę więcej patrzeć mu w twarz, nie chcę rozważać zmiany decyzji. Ta zapadła bez mojego udziału. Jestem tylko pionkiem, trybikiem w maszynie. Nie rozumiem nawet w jaki sposób ona funkcjonuje. Potrzebuje nas to pewne: naszej energii, naszych ciał oraz jak w tym przypadku, naszych dusz. Po chwili dochodzimy do głównego magazynu. Opak przeskakuje wzrokiem po pogrążonych w mrokach regałach. Nawet za dnia lepiej się tu nie zapuszczać, a nocą ciarki przechodzą mi po plecach. Zacznij od magazynu 101, mówią, czując nieprzyjemne drapanie w gardle. Dziwniej jest słyszeć własny głos. Tam masz kaski i wszystkie niezbędne rzeczy. Poczekam na ciebie tutaj. Świeżak wykonuje moje polecenie. Z odległości kilku metrów wyczuwam, czychającą za drzwiami siłę. Wracają wspomnienia. To już przeszło 15 lat, gdy sam przekroczyłem ten próg. Jarecki wręcz wepchnął mnie tą siłą, grożąc naganą z wpisem do akt. Kawał chuja. Przez cztery lata młokos nie dawał żadnego znaku życia. W kuluarach mówiło się, że to przez to gadulstwo, że nie przypasował komuś z dyrekcji i przydzielili go do najpodlejszych zadań. Teraz stoję naprzeciwko Jareckiego jego niespodziewanego towarzysza. Nogi miękną mi w kolanach. Wcześniejszy animusz wyparował w mgnieniu oka. Tryumfalna mina mistrza produkcji wystarcza za tysiąc słów. Co ja sobie myślałem? Sam przeciw wszystkim uratuję niewinną duszyczkę, niż rycerz w lśniącej zbroi? Widzę, że Mimek wciąż w formie. Arek Wiśniewski uśmiecha się do mnie, jakbyśmy widzieli się wczoraj. Powiem był go nazwać łabędź niemy. No, to jak, panie Karolu. Jest pan gotowy na przekazanie obowiązków. Za ich plecami dostrzegam sylwetkę Gacka. Olbrzym w ludzkiej skórze stoi z rękoma skrzyżowanymi na wysokości klatki piersiowej. Kiwając z politowaniem głową, jego słowa ze stołówki powoli do mnie dochodzą. Rzeczywiście byłem ślepy, głupi i ślepy. Nie pamiętałem nawet, jak sam przed kilkoma laty zaprowadziłem go do pokoju 101. Ciekawe, czy on to pamięta. Z namiotu wychodzi świeżak. Spogląda to na mnie, to na Wiśniewskiego. Twarz tego drugiego wydaje się nieludzka. Wygląda jak maska. Być może moja też, nie wiem, dawno nie przeglądają się w lustrze czyli, że jestem wolny? Pytam, czując nieokreśloną mieszankę w strachu i podniecenia To jest trzyosobowa brygada odpowiada Jarecki z nietypowym dla siebie spokojem. Pan Arek przejmie obowiązki brygadzisty i zaprowadzi nowego pracownika do magazynu. My się chyba będziemy już żegnać. Wiśniewski wyciąga dłoń w moją stronę. Jego skóra jest zimna i nieprzyjemna w dotyku. Zajmę się Twoją brygadą, oświadcza z uśmiechem to znaczy, teraz moją. Śmieszne. Będę musiał się do tego przyzwyczaić. Nie odpowiadam. Wraz z młodym odchodzą, zostawiając mnie samego z natłokiem myśli. Patrzą na moją byłą brygadę. Chcę im coś powiedzieć, podsumować lata wspólnej pracy, ale nic nie przychodzi mi do głowy. Zresztą nawet nie zerkają w moją stronę. Podobnie jak Gacek i reszta załogi. Która nagle wtapia tempo wzrok w taśmociąg. Dla nich już przestałem istnieć. Muzyka Błażej Lindner i Jacek Brzezowski, czytał Jacek Brzezowski. Cześć, tu Jacek Brzezowski, a to był kolejny odcinek audycji Tchnienie Grozja. Tchnienie Grozy nagrywam już ponad 10 lat i włożyłem w ten projekt masę swojego czasu oraz pieniędzy. Jeżeli chciałbyś wesprzeć tę audycję finansowo, co pozwoli na upgrade sprzętu, opłaty serwerów, wejdź na www.patronite.pl przez Tchnienie Grozy. Audycja była i zawsze będzie za darmo, ale każde wsparcie jest naprawdę miło widziane.